Zima to szczególnie trudny okres dla naszej skóry, dla naszej cery. Trzeba pamiętać, że niska temperatura, pomieszczenia, w których przebywamy, wiatr i mróz wysuszają naszą skórę. Przed wyjściem na dwór bardzo ważne jest, żeby ochronić się, najlepiej używając kremów ochronnych zawierających filtr słoneczny. Trzeba też pamiętać, żeby pić więcej wody, dlatego że płaszcz hydrolipidowy naszej skóry przepuszcza tą wodę, ona szybciej odparowywuje, skóra jest też dużo bardziej podrażniona, więc musimy nawadniać się od środka. Zima jest takim czasem, który lekarze medycyny estetycznej i kosmetolodzy bardzo lubią, bo wtedy można wykonywać wiele zabiegów. Jeżeli temperatura jest bardzo niska, mam na myśli poniżej 10-15 stopni, wtedy należałoby odpuścić wszelkiego rodzaju zabiegi laserowe czy głębokie peelingi, dlatego że ta skóra i tak jest sama z siebie już mocno podrażniona. Natomiast wszelkiego rodzaju ostrzykiwania i inne zabiegi sprzyjają zimie, dlatego że chłód troszeczkę łagodzi nam stany zapalne, ta skóra się wtedy szybko goi, ale też nie możemy zapominać o ochronie przeciwsłonecznej. Osoby aktywne zimą, wyjeżdżające na urlopy na stok, nie mogą zapominać o ochronie przeciwsłonecznej. To jest podstawa. Muszą nakładać na buzię i to kilka razy w ciągu dnia kremy ochronne z filtrem wysokim UVA, UVB. Mam tutaj na myśli filtry 40, 50, a nie 15. Muszą także pamiętać o smarowaniu podwójnym wystających części ciała i bardzo delikatnych, czyli ust, nosa i okolic oczu. Istnieje teoria, że nie należy używać kremów nawilżających zimą. Nie do końca jest to prawdą. Kremy nawilżające, tak jak nazwa wskazuje, mają nawilżyć ją. Co za tym idzie, posiadają w sobie wodę. Jednak woda ta w szybkim czasie odparowywuje z naszego naskórka, więc nie należy się martwić o to, że skóra dostanie jakiegoś dodatkowego podrażnienia. Oczywiście uczucie chłodu będzie dużo większe używając hipernawilżające kremy. Polecałabym jednak nawilżać tą skórę kremami zawierającymi więcej fazy tłuszczowej, czyli kremami ochronnymi, które stworzą film na naszej skórze, dzięki czemu ta woda nie będzie odparowywać. W kosmetykach pielęgnacyjnych w okresie zimowym warto by było znaleźć takie składniki jak oleje naturalne, masło shea, preparaty, które nam natłuszczą i nawilżą bardzo skórę, przeciwutleniacze, czyli witaminy E, a także składników łagodzących naszą skórę, czyli allantoina, depantenol.